I szanowni państwo, trzecia część przed nami. Bardzo proszę już o zajmowanie miejsc. I oddaję głos naszym prelegentom. Nie, ja się. Ja zawsze. Proszę Państwa, w dynamicznej prezentacji pan Przemysław Kanigowski. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Nie wiem, czy będzie dynamiczna, ale zobaczymy, co się uda zrobić. Mam dwie informacje dla Państwa. Jedną dobrą, drugą złą. Od której Państwo tutaj wybierają, którą? Od dobrej? Jestem trzecim, ostatnim Przemkiem. Już Przemki dzisiaj dają spokój. Natomiast jeśli chodzi o tą złą, no niestety będę mówił o trudnych rzeczach, może dla niektórych państwa technicznych, w związku z sieciami informatycznymi, teleinformatyką, no ale myślę, że sobie tutaj poradzimy. Szanowni państwo, żyjemy w wieku cyfrowym, nie ma co ukrywać, gdzie grono informacji przetwarzamy w systemach teleinformatycznych, w których powinniśmy zapewnić właściwie bezpieczeństwo. Informacja jest cenniejsza w dzisiejszych czasach niż złoto, chyba państwo się ze mną zgodzą. Dlatego też należy zapewnić właściwe bezpieczeństwo w systemach informatycznych, ale także poza nimi. Administrator danych, podmiot przetwarzający dane, powinien wprowadzić cztery rodzaje zabezpieczeń. Zabezpieczenia organizacyjne, prawne, fizyczne oraz te, o których będę mówił, informatyczne. Adekwatność tych zabezpieczeń powinna zawierać między innymi poufność, integralność, dostępność informacji, a także odporność systemów i usług na procesy przetwarzania informacji. Do tej pory, szanowni państwo, no jeszcze mamy obowiązującą, można powiedzieć, ustawę, która określiła zadania administratora danych i rozporządzenie, które te zadania administratora uszczegółowiło. Mówię o rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych, tak, i minimalnych wymagań technicznych, organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać systemy teleinformatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Ale to możemy o tym pomału zapomnieć. No ale mieliśmy jakiś tam wyznacznik, tak? Jak wprowadzić te zabezpieczenia, jak chronić te dane, według jakich kryteriów. Natomiast RODO no niewiele o tym mówi. Wskazuje pewne środki, dzięki którym możemy zapewnić bezpieczeństwo danych. Do tych środków zaliczamy pseudoanonimizację, kryptografię, czyli szyfrowanie, backup danych, czyli archiwizację oraz testowanie. W jaki sposób wdrożyć te zabezpieczenia? Minimalne, określone przez RODO lub inne, bardziej wymagające. No tu poprzedni prelegenci mówili o ocenie ryzyka. Powtarzam to jak mantrę. Ocenie ryzyka, według którego powinniśmy oszacować, jakie dane, jakie zagrożenia nam grożą i zgodnie z zasadą proporcjonalności uwzględnić stan wiedzy technicznej, swój kosztów wdrożenia oraz charakteru zakresu kontekstu i celu przetwarzania informacji. Oznacza to mniej niż więcej, że te zabezpieczenia powinny być dobrane do przetwarzanych naszych danych, do ich ilości, kategorii,
Nie mogą być te zabezpieczenia ani zbyt silne, ani zbyt łatwe, proste, ze względu na zagrożenia, które mogą się pojawić. W jaki sposób, o co się oprzeć, szanowni państwo, o jakie przepisy, żeby móc odnieść się do nich, popatrzeć na jakieś przepisy, dobrać jakieś zabezpieczenia. Nie jest tak źle. Mamy normę ISO 27001 związaną z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz mamy również wspomniane już niejednokrotnie krajowe ramy interoperacyjności. Stosując te przepisy, w większości wypadków możemy powiązać je z RODO i zastosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, organizacyjne oraz teleinformatyczne. Norma ISO zawiera w sobie 14 rodzajów tych zabezpieczeń oraz 114 sposobów zabezpieczeń, więc jest szerokie tutaj pole do działania, aby stosując lub odnosząc się do tej normy, wybrać stosowne zabezpieczenia. Pokrótce może omówię takie najważniejsze zasady, sposoby zabezpieczenia systemów teleinformatycznych danych w kontekście RODO i innych przepisów prawa. Jeśli chodzi o przepisy związane z rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych, przede wszystkim jeśli chodzi o systemy teleinformatyczne, należy uwzględnić ochronę danych w fazie projektowania. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli powstaje jakikolwiek system teleinformatyczny, powinniśmy brać, i to bardzo mocno pod uwagę, ochronę danych, ochronę prywatności osób w procesie budowy tego systemu. System nie może być później budowany, rozwijany przy pomocy modułów, łatek różnego rodzaju. Jak powstaje nowy, powinniśmy to uwzględnić. Powinniśmy również zastosować zasadę domyślnej ochrony danych. Co to oznacza w praktyce? Że system powinien być tak skonfigurowany, aby użytkownik miał dostęp do tego minimum danych, do którego powinien mieć, ani więcej. Jeżeli będzie potrzebował w przyszłości do większej ilości danych, to na wyraźne polecenie przełożonego administratora systemu informatycznego takie zmiany trzeba wprowadzić, żeby dostęp do tych danych był znacznie szerszy. Odnosząc się do krajowych ram interoperacyjności, też do biuletynów informacji publicznej, jakie mamy wymagania co do tworzenia serwisów stron internetowych. KRI określa tak zwane standardy kodowania w przesyle informacji, w tworzeniu dokumentów. Te standardy dotyczą standardu UTF-8, według którego wszystkie dokumenty danych powinny być tworzone. Dopuszczalny jest również standard UTF-16 pod warunkiem, że jego implementacja nie wpłynie niekorzystnie na system informatyczny, w którym przetwarzane są dane w systemie UTF-8. KRI również określa formaty danych, którymi powinna się posługiwać jednostka publiczna lub świadcząca zadania publiczne. Dotyczy to dokumentów tekstowych, informacji graficznej, kompresji plików, stron www oraz struktury wizualizacji dokumentu elektronicznego. Serwisy internetowe muszą spełniać wymagania standardów WCAG. Powinny spełniać takie wymagania jak postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość oraz kompatybilność. Powinny być dostępne dla użytkownika. Co to, proszę państwa, oznacza? To oznacza nie mniej, nic więcej, tylko strona powinna być dostępna dla każdego. Czy to w formie bezpośredniej, jako strona internetowa do treści, czy też w formie pośredniej, przy pomocy urządzeń wspierających rozpoznanie tekstu i zamienienie go na mowę. Czyli dla osób, krótko mówiąc, ta strona ma być dostępna dla osób niepełnosprawnych. Ten standard przewiduje, że wszystkie strony powinny być tak skonstruowane, że treść, która tam jest zamieszczona, czy to w formacie graficznym, czy też dźwiękowym, powinna być również dostępna w formacie tekstowym. Z tego względu, żeby urządzenia, które rozpoznają tekst, mogły ten tekst przetworzyć, chociażby na dźwięk dla osób niewidomych.
Ekwiwalentem chociażby obrazku na stronie internetowej będzie tekst. Ekwiwalentem dźwięku może być również tekst. Stosując odpowiednie ekwiwalenty, czyli zamienniki, możemy w prosty sposób dać możliwość zapoznania się z treścią osobom niepełnosprawnym. Ponadto strony zgodnie z wymaganiami WCAG muszą mieć możliwość zmiany kontrastu, zmiany wielkości czcionek, przy czym ta zmiana wielkości czcionek nie powinna przy dwukrotnym powiększeniu zmieniać ustawienia treści strony, bo wtedy może się zrobić niezrozumiała. Strona musi być również funkcjonalna, czyli trzeba zapewnić, że wszystkie komunikaty, które się pokazują, chociażby z formularzy, powinny być również zamieniane na tekst bądź nawet na dźwięk. Dotyczy to chociażby też tak zwanych metod CAPTCHA. Tak? Wiedzą Państwo, co to są metody CAPTCHA. Są to metody na stronie, które rozpoznają, czy po drugiej stronie siedzi człowiek, czy przypadkiem to nie jest robot, tak? Weryfikuje wypełnienie formularza. Więc te formularze powinny być przejrzyste i funkcjonalne, zapewniać odpowiednie powiadomienie końcowego użytkownika. Kompatybilność. Każda strona powinna być kompatybilna z przyjętymi założeniami dotyczącego standardu tworzenia stron internetowych, standardów HTML, PHP i tym podobnym. Użytkowanie systemów informatycznych, proszę Państwa. Zasady przechowywania danych. Przechowywanie plików użytkowników. Jest to bardzo ważna rzecz. Dlaczego? To, o czym mówi RODO? Mamy zapewnić poufność, integralność, przede wszystkim dostępność, tak? Także nie może być sytuacji awaryjnej, gdzie ulegnie chociażby uszkodzeniu dysk twardy w komputerze i nie mamy dostępu do danych. Powinniśmy przechowywać pliki, zazwyczaj to się praktykuje na serwerach plików zdalnie. Jedynym problemem jest tutaj w przypadku braku internetu brak dostępności do tych plików, ale pliki są zabezpieczone. Możemy oczywiście trzymać też na dysku, ale musimy zapewnić im właściwą archiwizację w pewnych okresach czasu. Tu pojawia się problem spójności danych, tak? Czy pliki wysłane na serwer przez oprogramowanie. Na pewno wszystko wysłały, czy w międzyczasie użytkownik końcowy czegoś tam nie zmodyfikował, nie stworzył nowego dokumentu. I najgorsza chyba z dostępnych metod, że użytkownik sam dba o archiwizację tych danych. Z reguły jest tak, że niestety o tym nie pamięta, nie robi tego systematycznie i później niestety z tego powodu są różne problemy. Blokowanie stacji roboczych. Niezwykle też ważne. Tu się kłania polityka czystego ekranu, czystego biurka. Czy Państwo słyszeli o polityce czystego ekranu? Nie mylić tu ze szmatką i płynem do czyszczenia, bynajmniej. Jest to polityka, która mówi, że po odejściu od stanowiska powinniśmy komputer blokować. Tak, żeby chronić system, nasz komputer przed dostępem innych niepowołanych osób. Jeśli chodzi też o politykę czystego ekranu, nie powinniśmy przechowywać na pulpicie zbyt dużej ilości dokumentów. Dlaczego? Bo jeżeli zapomnimy tą stację roboczą zablokować, ktoś podejdzie, to w prosty dość sposób ma możliwość zapoznania się z treścią danego dokumentu i niejednokrotnie danymi osobowymi. Jeśli chodzi o stację, o blokowanie stacji roboczych, to system też powinien wymuszać taką możliwość. Jeżeli my tego nie zrobimy, to po określonym czasie system to zrobi za nas. Ochrona wydruków, proszę Państwa, niezwykle ważna rzecz. O tym się nie pamięta. Trzeba uczulić na to swoich pracowników, żeby po wysłaniu zadania natychmiast podeszli do urządzenia i zabrali wydruk. Niedokrotnie zdarza się, że o tym się zapomina. Na drugi dzień wydruku nie ma, a co się później okazuje, jest opublikowany w internecie dokument. Jeżeli urządzenie ma możliwość wdrożenia polityki polegającej na tym, że wydruk rozpocznie się dopiero po
podejściu użytkownika do urządzenia i wpisania numeru PIN, taką politykę trzeba w firmie wdrożyć. Zabezpiecza to przed takimi sytuacjami. Na pewno to dotyczy większości ciągów komunikacyjnych, tak? Gdzie niestety możliwość pozostawienia wydruków jest bardzo duża. Przy takim urządzeniu powinna znaleźć się niszczarka, proszę Państwa. Dlaczego? Trzeba uczulić wszystkich pracowników, że w momencie zaklinowania się papieru bądź sporządzenia niewłaściwego wydruku, żeby po prostu niszczyć te dokumenty od razu, tak? Nie zabierać ze sobą. Niszczyć przy urządzeniu drukującym. Ma to zapewnić właściwą poufność tych informacji. A dobór niszczarki pozostawiam Państwu. Można posłużyć się normą niemiecką DIN 663999 dokładnie. Poczta elektroniczna, proszę Państwa. No to też niezwykle ważna rzecz. Trzeba uczulić wszystkich pracowników, żeby korzystali tylko i wyłącznie z poczty służbowej. Nie korzystali ze swojej poczty prywatnej, nawet wówczas, gdy poczta służbowa nie działa. No to jest zagrożenie dla bezpieczeństwa. Uczulić wszystkich użytkowników, przeszkolić co do korzystania z samej poczty. Tu poprzedni prolegent mówił o sytuacjach wyłudzenia danych. Należy uczulić na wszystkie socjotechniczne działania ze strony poczty, którą otrzymujemy. No bo te działania niestety co tutaj u nas robią w głowie? Wyłączają naszego wewnętrznego firewalla, tą blokadę, tak? Bo straszą, odbierz, bo nie dostaniesz paczki, zapłać, bo nie odbierzesz paczki. Na tego typu działania trzeba niezwykle się tutaj uczulić swoich tutaj pracowników. Określić zasady korzystania z poczty przede wszystkim. Czy możemy zdalnie z domu? Zazwyczaj tak, że mamy korzystać z poczty, owszem, ale ze służbowych komputerów, nie prywatnych. To jest potencjalne zagrożenie dla naszego tutaj bezpieczeństwa tych danych. W organizacji, Szanowni Państwo, trzeba wdrożyć zasady eksploatacji systemów informatycznych. Określić, co użytkownik może robić z systemem, czego nie może. Powinny wdrożone być polityki odpowiednie, mówiące, że użytkownik nie może sam ingerować we wnętrze komputera, wymieniać elementów. Nie może ingerować w oprogramowanie. Nie może ingerować w ustawienia BIOS-u, gdyż często do systemu można się dostać poprzez odpowiednio spreparowany nośnik, jeżeli ta blokada w BIOS-ie zostanie zdjęta. Należy określić zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu ze sprzętu sieciowego. Temat niezwykle ważny. Coraz więcej pracownicy korzystają ze smartfonów w terenie, z tabletów, nie mówiąc już o laptopach. Bardzo często dochodzi do sytuacji, że sprzęt zostaje skradziony bądź zgubiony. Poważne dane zostały wykradzione z tego względu chociażby, że sprzęt nie był szyfrowany. Należy też uczulić na pracę na komputerze w różnego rodzaju kafejkach internetowych, miejscach, gdzie jest monitoring. Potencjalnie przez monitoring pewne dane na ekranie komputera można podejrzeć. Należy określić zasady bezpiecznej pracy w przypadku dostępu zdalnego. Niejednokrotnie, szczególnie informatycy pracują zdalnie na systemach wewnątrz firmy. Należy określić, kto dokładnie może korzystać w ten sposób, na jakich zasadach, na jakich warunkach. Wszystkie systemy, które zostaną objęte intranetem, dostęp do nich powinien być możliwy poprzez szyfrowane kanały, takie jak na przykład VPN. Niezwykle też ważna sprawa, proszę Państwa, zarządzanie sprzętem. Rozróżniamy takie cztery etapy. Pozyskanie sprzętu przez instytucję, zakup. Przekazanie sprzętu do użytkowania dla końcowego użytkownika. Zwrot sprzętu w przypadku, gdy ten sprzęt jest przestarzały lub nieodpowiedni. I wycofanie sprzętu z eksploatacji. Niezwykle ważne cztery etapy. Pozyskany sprzęt powinien być zgodny z przyjętymi normami w instytucji dotyczącymi bezpieczeństwa, zapewniające właściwe bezpieczeństwo danych. Jeśli chodzi o przekazanie sprzętu do użytkowania dalszego,
Na przykład wszystkie dane powinny zostać z takiego dysku w danym komputerze usunięte. Ewentualnie, jeżeli są, powinny zostać zarchiwizowane. Zwrot sprzętu. Podobna sytuacja. Wszystkie dane powinny zostać zarchiwizowane, bo z tego względu chociażby, że nie wiemy, czy ten sprzęt pójdzie do dalszej kasacji, tak? Czy też pójdzie do innego użytkownika, który może sięgnąć do tych danych w dość prosty sposób, mimo że dane fizycznie zostały usunięte. Jedyną skuteczną metodą jest chociażby nadpisanie danych, tak? Wielokrotne nadpisanie danych wieloma metodami tutaj kryptograficznymi też, dzięki któremu te dane zostaną praktycznie niemożliwe do odzyskania. W Państwa organizacjach należy przede wszystkim też określić pewne procedury instalacji oprogramowania. Kto może to oprogramowanie instalować? Z reguły to informatyk. Ma dostęp do sprzętu, do oprogramowania, wie ile licencji posiadamy, czy jest w stanie zapewnić nam właściwe oprogramowanie. Nie może użytkownik tego sam robić. Dlaczego? A dlatego chociażby, że bardzo często ściąga się z internetu pomocnicze programy, które mają nam usprawnić pracę, a tak naprawdę szkodzą, bo zawierają w sobie różnego rodzaju robaki, trojany, inne nieodpowiednie oprogramowanie, które naszemu systemowi informatycznemu mogą zaszkodzić. Tak jak wspomniałem, należy określić w instytucji zasady instalacji oprogramowania, że tylko i wyłącznie służby informatyczne to oprogramowanie mogą instalować. Służby teleinformatyczne, informatycy powinni nadzorować i identyfikować ewentualne podatności, które mogą się w systemach pojawić, czyli słabości. Wiadomo, systemy, szczególnie Windows, często poddawane są aktualizacjom. To tutaj rola należy do informatyków, żeby określić, czy te aktualizacje, które się pojawiły, będą bezpieczne dla naszego systemu, czy też nie. Powinni tego typu działania przeprowadzić na sprzęcie testowym. Niejednokrotnie zachodzi do sytuacji, że po aktualizacji komputer nie nadaje się po prostu do użytku, do pracy. Wyskakują jakieś problemy, błędy pojawiają się. Dlatego system jak najbardziej trzeba aktualizować, dbać o aktualizację, ale niestety trzeba to zrobić z głową. W instytucji należy przede wszystkim też wdrożyć polityki zarządzania kopiami zapasowymi. Też niezwykle istotny temat. Czyli określić plany tworzenia kopii zapasowych, weryfikowanie kopii zapasowych, przechowywanie kopii zapasowych, szyfrowanie kopii zapasowych i procedury awaryjnego odtwarzania zapisów z kopii zapasowych. W planie kopii zapasowych należy przede wszystkim określić, jak często będą wykonywane te kopie, zgodnie z jakimi przyjętymi założeniami. Te kopie należy cyklicznie poddawać weryfikacji. Bo tak naprawdę nie wiemy, czy przypadkiem po miesiącu, po dwóch miesiącach nie będziemy w stanie odzyskać danych z tych kopii. Niestety nośniki, szczególnie magnetyczne, są dość awaryjne. Trzeba określić zasady przechowywania kopii zapasowych. Przechowywanie kopii zapasowych w tym samym miejscu, w którym znajduje się serwerownia, jest niedopuszczalne. Należy określić oddzielne pomieszczenie. A jeszcze lepiej, proszę Państwa, wykonywać 3 kopie dla bezpieczeństwa swojego i przechowywać je w 3 różnych miejscach. Bo statystycznie dopiero 3 kopie gwarantują nam właściwe bezpieczeństwo. I należy określić procedury awaryjnego odtwarzania zapisów z kopii. Czyli kiedy, kto i w jaki sposób ma te odtwarzanie zrobić. Krótko o ochronie kryptograficznej. Jakie zadanie ma ochrona kryptograficzna? Przede wszystkim zachować poufność, integralność i autentyczność danych. Rozróżniamy 2 metody szyfrujące, symetryczna i asymetryczna. Symetryczna polega na szyfrowaniu i deszyfrowaniu informacji tym samym kluczem, natomiast asymetryczna 2 różnymi kluczami.
kluczem prywatnym i kluczem, Państwo wiedzą, publicznym. Jeśli chodzi o metodę asymetryczną, jesteśmy spełnić w tym wypadku zachowanie autentyczności, tak? Bo jeżeli mamy klucz prywatny, publiczny, jesteśmy daną osobę w stanie zidentyfikować tą informację, która do nas trafiła, wysłał. Pseudonimizacja, nowe pojęcie w RODO i anonimizacja. O tym Państwo pewnie już słyszeli. Proszę pamiętać i nie mylić pojęć. Pseudoanonimizacja nie jest to metoda anonimizacji. To są dwie różne rzeczy. Anonimizacja jest to trwały, nieodwracalny proces, w którym informacje dzięki odpowiedniej metodzie, można powiedzieć, szyfrujemy, tak? Czyli dochodzimy do sytuacji, w której tych informacji nie jesteśmy powiązać z danymi osobowymi konkretnej osoby. Natomiast pseudonimizacja jest procesem odwracalnym. I metody pseudoanonimizacji, jakie wyróżniamy, to szyfrowanie symetryczne, tokenizacja i skracanie. Tokenizacja polega na zamianie ciągu znaków innymi znakami. Natomiast skracanie, jak sama nazwa wskazuje, polega na skracaniu chociażby imienia, numeru PESEL, tak? Po skróceniu nie jesteśmy w stanie zidentyfikować danej osoby, danych. I dziękuję bardzo za uwagę. Udało się skrócić szybciej. Szanowni Państwo, dziękujemy ślicznie panu Przemkowi i chciałem zapowiedzieć pana Michała z ostatnim wykładem dnia dzisiejszego. Panie Michale, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Już się szukam. Ile rzeczy. Szanowni Państwo, ja mam teraz najtrudniej, bo już wszystko zostało powiedziane. Natomiast ja chciałem Państwu tutaj zebrać to wszystko w jedną całość i przygotowałem do Państwa, dla Państwa taką infografikę i od niej chciałbym zacząć. I tutaj różne przykłady. Szanowni Państwo, to jest jakiś taki podglądowy schemat audytu. Będzie to gdzieś w materiałach. Oczywiście proszę tego nie traktować jako wzór jakiś do robienia audytu, tylko taką ogólną informację. I jeszcze przypominając, chciałem tutaj porównać takie zestawienie RODO, VS, UODO. Chciałem Państwu tylko jeszcze tutaj pokazać, przedstawić, że tak naprawdę, jeżeli mamy ustawę o ochronie danych osobowych, to ona plus rozporządzenia, prawda, tutaj było tam jakieś 5 wymagań zabezpieczeń technicznych, 6 funkcjonalności systemów informatycznych i tutaj co pan Przemek przed chwilą powiedział, że i wcześniejsi koledzy, że RODO zaleca, aby przeprowadzić analizę ryzyka opartą na normie ISO 27001 i ta norma 27001, proszę Państwa, ma 14 obszarów i 114 zabezpieczeń technicznych, przepraszam, ale tak standardowo 400 telefonów dziennie, można się przyzwyczaić. I proszę Państwa, nie ten pilot, już wracam. Ja lubię chodzić. Proszę Państwa, i jeszcze tak w celu podsumowania. Dzisiaj obowiązuje stara ustawa, stare akty prawne, które mówią, ma być polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, ma być taka tabelka, ma być taki rejestr, ma być taki wykaz, ma być znowu taka tabelka. Natomiast RODO, tutaj oczywiście powtórzę, że ma być dopasowane do danej organizacji. I tutaj niestety niektóre firmy
się troszeczkę zdenerwowały, bo przez 4-5 lat sprzedawały wzory dokumentów, a tu nagle problem, co tu sprzedać. I przestrzegam Państwa przed tym kupowaniem dokumentów, bo to się znowu zaraz zacznie. Jest już taka jedna wiodąca firma, która ileś lat sprzedaje te dokumenty, atakuje. Jeszcze mówi, że jak teraz kupicie, to potem wszystkie aktualizacje dostaniecie. Szanowni Państwo, nie ma wzoru dokumentacji. Nigdy nie było i nigdy nie będzie. Każda Państwa organizacja jest jedna, indywidualna, macie swoje zasoby, swoje systemy, swoich informatyków. Nigdy ona nie będzie podobna. Najgorsze, proszę Państwa, jest to, że ja jestem audytorem, z jednej strony audytorem wiodącym ISO 27001, z drugiej pełnię funkcję administratora bezpieczeństwa informacji. Wolę audytować, bo robię audyt, przedstawiam swoje jakieś tam uwagi, rekomenduję zalecenia i po sprawie. Gorzej zabi, bo nie wiem, czy pan jeszcze raz, który poruszył ten temat, że widzi jakąś nieścisłość, pyta, prosi wręcz dział IT, a dział IT nie. Proszę państwa, ja wczoraj audytowałem taką placówkę oświatową, gdzie pracują profesorowie, doktoranci, doktorzy i świetny był audyt, dopóki nie trafiłem na dział IT. Ponieważ pan z IT nie miał czasu się spotkać i trwało to 3 tygodnie, aż znalazł trochę czasu, bo jest bardzo zapracowany, wysłałem mu oczywiście pytania w pliku wordowym takie, no żeby chociaż coś napisał, żebym miał jakiś pogląd, jak to wygląda. I wczoraj się z nim spotkałem. I nawet nie zdążyłem jeszcze zadać pytania, tutaj cytując, informatyk mówi: szanowny panie, ja wiem, że tu dużo rzeczy nie jest zrobione, ale nas jest tylko 4. I popijał kawę, jadł sobie pączka. Tutaj oczywiście żartuję. Proszę Państwa, informatyk ma pewne zadania. Dzisiaj te zadania tutaj poprzedni prelegenci przedstawili. Te zadania wynikają z różnych aktów prawnych. Tak szczerze do Państwa mam pytanie. Wiedzieliście, co to KRI przed przyjściem tutaj? To bardzo się cieszę, naprawdę. To jestem z Państwa dumny, bo w wielu miejscach, w wielu szkoleniach nikt nie wie, kto to jest KRI. Wczoraj tutaj pan informatyk, ja oczywiście na audycie nie wchodzę w jakieś tam rozmowy, dlatego że ja mam konkretne pytania, chcę konkretne rzeczy, natomiast no zawsze informatycy, ja niestety mam małe doświadczenie w IT, bo zajmuję się tylko tym około 20 lat, i dużo nie wiem i zawsze ci informatycy przekonują mnie, że on gdzieś pracował 20 lat i nigdy tam nikt nie było żadnego wymagania, żeby trzeba było hasło zmieniać. Proszę Państwa, mamy ten problem, że tutaj no jest to po części też wina administratorów, szefów. Z drugiej strony no oni zatrudniając kogoś na jakieś stanowisko informatyka, kierownika, oni liczą, że ktoś ich będzie wspierał i ich pomagał, im pomaga. No niestety różnie z tym bywa. I tutaj tak jak pan, ja mam wielokrotnie problem taki, że ponieważ jestem administratorem bezpieczeństwa w różnych korporacjach, gdzie tam jest na przykład 6 czy 7 tysięcy osób i z wszystkimi da się jakby porozumieć, mogę z nimi porozmawiać, spotkać się, a jest taki jeden bastion, dział IT. I nie wiem, z czego to wynika, ale wszyscy się ich boją. Zawsze się pytam, ale czego się boicie, że nie wiem, ktoś wam zabierze dostęp do komputera, do poczty, mówię, to macie wolne, nic nie musicie robić. Natomiast staram się na audytach to zmieniać, tłumaczyć. Proszę Państwa, i wracając, pospieszyłem się, przepraszam, a w którą stronę? Czas leci. Proszę Państwa, czyli mamy po pierwsze dokumentację dopasowaną do instytucji.
Ja wielokrotnie gdzieś w biznesie miałem tak, że musiałem mieć jakąś tabelkę, bo była wymagana, ale nic do tej tabelki nie mogłem wpisać, bo nic w danej organizacji nie było, ale tabelka musiała być. Dzisiaj na szczęście czegoś takiego nie ma i tworzę to, co mam, co potrzebuję, dostosowuję swoje procesy do swoich zasobów. Mamy ciągły monitoring i to prawo do bycia zapomnianym, to dla mnie jest bardzo duży problem. No bo szanowni państwo, super, napisze ktoś do nas, proszę o tam wykasowanie moich danych osobowych z państwa bazy danych. Dobrze. Oczywiście w zakresie takim, jakim możemy, bo jeżeli, nie wiem, na przykładzie sklepu internetowego ktoś coś kupił, no musimy go 5 lat w tych dokumentach finansowych gdzieś przetrzymywać. Jakoś musimy sobie go zaznaczyć, żeby nie popełnić jakiegoś tam błędu. Ale szanowni państwo, jeżeli mamy taką większą organizację i mamy tam dział IT, który robi backupy. To też się rzadko zdarza, ale niektórzy robią. Jeżeli te backupy robimy przez 365 dni, przez 3 lata, to mamy tych backupów ponad 1000. I ta osoba jest tych 1000 backupów. Jak teraz go skasować? Szanowni państwo, to jeszcze jest problem, powiedzmy, do obejścia. Gorzej jest, że mamy w organizacji różne bazy. Nie mamy zazwyczaj jednej scentralizowanej bazy w jednym miejscu, tylko używamy różnych. Tu ktoś ma Excela jednego, tu kawałek, ktoś ma tego Excela, tylko wykorzystuje w innym celu, tu jeszcze kawałek. I teraz w sytuacji, kiedy mamy takie zapytanie, prawo do bycia zapomnianym, to naszym zadaniem jest wprowadzenie. Oczywiście no ktoś powie, przyjdzie jakiś audytor i powie, to scentralizujcie sobie bazę. Mam 100 tysięcy aplikacja z migracją, z dostosowaniem, co tam, prawda? Nie, oczywiście można to w jakiś inny sposób rozwiązać, no tylko zawsze tutaj muszą wszyscy pracownicy, każdy ją dostaje. Proszę państwa, i tutaj niestety ten proceder taki zapytań zaczął się, bo ja dzisiaj dostaję taką informację na SMS-a, to dzisiaj już mam 632 zapytania, takie pisma w sumie, pismo przedprocesowe wzywające do zapłaty, jakoś to się tak nazywa, polegające na tym, że z tymi firmami, z którymi współpracuję, zazwyczaj oni świadczą jakieś usługi i wysyłają jakieś reklamy, oferty, reklamy, natomiast zazwyczaj nie świadczą tego sami, tylko mają jakieś tam firmy podwykonawców. Z tymi firmami oczywiście są podpisywane stosowne umowy. Właśnie problem jest taki, że no jeżeli przyjdzie takie zapytanie, to my w ogóle szukamy, czy osoba, która zwraca się do nas, oczywiście ona sama się nie zwraca, tylko zwraca się przez kancelarię prawną. Są takie trzy wiodące w Polsce, już nawet mają konta na Facebooku i tam tak szukają, mają taki piękny zapis, że jeżeli podałaś gdzieś adres swój maila, a nie jesteś pewna, to napisz, do nas pomożemy ci rozwiązać tą sytuację. Więc powoli w Polsce kreuje się jakiś nowa gałąź biznesu. Natomiast w większości tych przypadków jest tak, że ktoś podaje tego, jest to taki, przepraszam za określenie, blef, nie ma zupełnie takiej osoby w bazie. Czyli ktoś, problem tylko polegał w jednym takim przypadku naszym, że jak powierzyliśmy te dane podwykonawcy, to on miał w umowie zapis, że jeżeli powiedzmy coś tam będzie wykonywał jeszcze za pomocą innego podwykonawcy, to nas poinformuje. Mam taki jeden przypadek, że jest 30 podwykonawców, a ostatni ma siedzibę w Afryce. I to on wysyłał maile rosyjskich tam firm, natomiast zapytaliśmy tą firmę, czy na pewno, tego podwykonawcę, czy na pewno ma zgody wszystkich, do których te informacje szły. Dostaliśmy oświadczenie, tak, wszyscy złożyli oświadczenie, możemy przesyłać informacje, natomiast no tak do końca nie jest. Tutaj pojawia się problem. Jest pani od portalu Dobre Jedzenie, Smaczne Jedzenie?
Kocham jeść, ja też, super. Musimy ten spotkać się później. Proszę Panią, dzisiaj, jeżeli pobieramy dane osobowe, mamy stronę internetową, mamy na niej formularz kontaktowy, czy mamy newslettera, to powinniśmy poprosić o zgodę. Czyli wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu, nie wiem, subskrypcji newslettera, w celu procesu kontaktu. Tylko no oczywiście zmieni się zaraz troszeczkę podstawa prawna niż ta, która dzisiaj obowiązuje. Choć proszę też tych podstaw nie kopiować z innych stron, bo zaraz się okaże, że macie podstawę prawną do ustawy, która nie istnieje. Taki jest portal praca.pl, tam jest dużo ogłoszeń i różne korporacje proszą o wyrażenie zgody, tylko dziennik ustaw jest taki, który nie istnieje. A wszyscy wchodzą, myślą, że to korpo, no to na pewno jest poprawnie, zabieramy. Problem jest tutaj teraz taki, że jeżeli ma Pani stronę internetową, to na pewno ta strona jest gdzieś hostowana. Czyli znowu powinna być jakaś umowa podpisana z firmą hostingową, dlatego że no oni powinni zabezpieczyć warunki techniczne, organizacyjne. Do tych danych, powiedzmy, dostępu nie mają. Ale przede wszystkim zawsze musimy sobie odpowiedzieć, czy my na pewno przetwarzamy dane osobowe i czy my zbieramy dane osobowe i w jakim celu zbieramy te dane osobowe. Bo szanowni Państwo, tutaj do dzisiaj, mimo że jak tutaj pan prezes Jarosław Feliński już wspomniał, ja już nie mówię RODO, tylko RODEO, bo dostaję takie fajne informacje, a najbardziej lubię reklamę, bo prześladuje mnie jedna reklama, szanowni Państwo, od 3 miesięcy, mówiąca, że jak tam gdzieś kliknę, to będę miał bujne włosy. I tutaj nie wiem, bo już tak dostałem chyba 30 tych reklam. W końcu zadzwoniłem do pani i mówię, żeby, nie wiem, czy mogę jej przesłać zdjęcie, już wyrażam zgodę, no bo coś tu chyba jest nie tak. Musiałeś, Michale, źle kliknąć, bo jak kliknąłem i mi odrastają. To poproszę linka. Proszę Państwa, no tutaj nie liczmy, bo tutaj wystąpienia przed moim były naprawdę merytorycznie bardzo, powiem to tak żargonowo, fajne. Natomiast no nie liczmy, że wejdzie po 25 maja, nikt do nas nic nie wyśle, nie przyśle, nie zadzwoni. Tutaj oczywiście w RODO pozostawiono troszeczkę taką wielką ogólność mówiącą, że jeżeli, że można, nie wiem, zgodę mieć ustną, że umowa powierzenia może być podpisana, ale nie musi być jakiejś innej umowy ogólnej. Proszę Państwa, tylko moje te firmy, z którymi współpracuję, jest tak, że ktoś pyta, zadaje pytanie, skąd macie moje dane, komu je przekazaliście, w jakim celu, kto je przetwarza. Jeżeli teraz, nie wiem, pobraliśmy te dane, ktoś powiedział, dobrze, wyrażam zgodę, nie udowodnicie tego nigdy. Wielokrotnie macie Państwo te checkboxy na stronach internetowych. Już nie mówię, bo to też jest teraz taki świetny moment, jeżeli Państwo gdzieś tam w urzędzie pracujecie i nie tylko, bo większość urzędów ma niestety ten open source'a, czyli Joomla albo WordPressa. I w większości te strony w ogóle nie są zaktualizowane, są na jakiejś starej wersji, te wersje nie są wspierane. Bardzo łatwo to zidentyfikować, w jakiej wersji jest ta strona i można sobie wygooglować na przykład podatność Joomla 2.5. wersji i jest opisane, jakie są dziury podatności w tej stronie. Tutaj, szanowni Państwo, tych audytów zrobiłem dużo i tak jak wspominaliśmy tutaj o BIP-ie, to BIP też, mimo że jest wymagany od iluś lat już, to BIP jest, albo go nie ma, a jak jest, to jest tam, nie wiem, 2 przyciski, a jest cała instrukcja, jak BIP ma wyglądać. Druga sprawa, kolejna, znaczy sprawa jest taka ważna, że na stronie, jeżeli Państwo zbieracie jakieś dane, to powinien być SSL. Wiemy, co to SSL? Zielona kłódka, prawda? I teraz taką jeszcze bardzo istotną rzeczą jest, z którą wszyscy będziemy mieć problem, bo klikamy sobie tego checkboxa, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych, nie wiem, jeżeli wysyłamy jakieś informacje kontaktowe, czy wysyłamy newslettera, a teraz musimy mieć dowód. I na tych stronach wielokrotnie jest tak, że jak klikniemy sobie
w tego checkboxa, zrobimy wyślij, to pójdzie, bo kliknęliśmy, ale ta informacja nigdzie się nie odnotuje. I znowu wyślemy kogoś, do kogoś, nie wiem, za rok, za dwa jakąś informację, a on nam przyśle, bo ma prawo do takiej rozszerzonej informacji, zapyta: proszę Państwa, proszę wskazać administratora danych, proszę powiedzieć, jak pozyskaliście dane, komu je przekazaliście i tak dalej. Mnie, co dzisiaj bardzo denerwuje, to na wielu stronach internetowych jest zgoda na zasadzie akceptuję regulamin. Proszę Państwa, nie może być zgoda dorozumiana, domniemana, to w końcu na co akceptujemy? I nagle wklikamy w regulamin, a w regulaminie w punkcie 22 chronimy Twoje dane. Wyrażamy zgodę w konkretnym celu. I ja jeszcze wczoraj gdzieś znalazłem, to już w ogóle moim zdaniem jest skandal, że w jednej zgodzie mamy, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych tam w celu realizacji procesu kontaktu, dalej wyrażam zgodę na cele marketingowe i wyrażam zgodę na przekazywanie do podmiotów trzecich. Absolutnie niedozwolone, ale jak jednak ktoś, mimo że rodeo panuje, jeszcze nie jest świadomy i w pewnym sensie się tego nie przestraszył. I tutaj wracając jeszcze do jedzenia, bo już odpowiednia pora, to proszę Państwa, w tej klauzuli też, jeżeli macie zamiar przekazywania, podpowierzania tych danych, to też tam powinien być wykazany ten podmiot, któremu te dane się przekazuje. Będzie można z tego, zobaczymy, jak z tego wybrnąć, czy będzie można gdzieś to właśnie już odwołać się na jakiś link, regulamin, bo czasami tych podmiotów okaże się, że jest, nie wiem, 20, 30, 40, które nagle te dane przetwarzają, bo tu jest jakaś jedna firma IT, druga firma IT, więc jest troszeczkę tego dużo. Szanowni Państwo, czyli mamy prawo do bycia zapomnianym, moim zdaniem zobaczymy, jak to będzie działać, bo mnie troszeczkę od strony technicznej trudno sobie to wyobrazić i na pewno będziemy musieli bardzo uważać, jeżeli takie zapytanie do nas wpłynie, bo jeżeli nagle ktoś z pokoju obok, z innego działu, nagle do tej osoby coś wyśle, a ona tydzień wcześniej powiedziała, że nie chce, no to już ma tutaj podstawę, jak tutaj koledzy mówili, do zgłoszenia po pierwsze do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, po drugie do jakiegoś tam roszczeń z odpowiedzialności cywilnej. Ja, proszę Państwa, jeszcze tak wracając do tego audytu i szacowania ryzyk. Proszę Państwa, mamy gdzieś napisane, że dzisiaj ABI obecny powinien dostosować placówkę swoją do RODO? No nie mamy, a dosyć często jest tak, że szef przychodzi, no wchodzi jakieś RODO, weź coś tu napisz, no zrób coś, ja podpiszę, schowamy do segregatora i będzie, prawda? Proszę Państwa, no tutaj ja byłem i zawsze będę przeciwnikiem tym, że nagle ABI staje się inspektorem ochrony danych. To jak koledzy mówili, tak naprawdę ABIM mógł być każdy. Każdy. Po kursie online, po szkoleniu albo w ogóle może nawet bez niczym. Inspektor ochrony danych osobowych ma mieć odpowiednie kwalifikacje. I teraz proszę Państwa, jeżeli... Tutaj tylko podaję statystycznie, bo jakby mnie to do końca nie interesuje, ale są tacy ABI, którzy mają ponad 100 placówek. Myślę, że na pewno bardzo się cieszą pod koniec miesiąca, jak wystawiają fakturę. Bo te 100 razy nie wie, jakąś kwotę, no to w kumulacji. Tylko proszę Państwa, czy oni w ogóle coś robią, czy są, czy kiedykolwiek są w stanie do tych podmiotów pojechać, odwiedzić, coś zrobić? Nie są. Teraz znowu taki był, zaczęło się tak, że jak wchodziło RODO, to te firmy porezygnowały, bo im kazano wdrożyć RODO, to powymawiali umowy i złożyli nowe umowy, o wiele większe, no bo trzeba RODO wdrożyć. Tutaj Państwa przestrzegam, dlatego że jakość tych świadczonych usług myślę, że zupełnie się nie zmieni.
Ja nie wyobrażam sobie, pełniąc funkcję administratora bezpieczeństwa informacji, że nie pojechałbym, nie mówię codziennie, ale nie pojechałbym do jakiejś, powiedzmy, nazwę to organizacji i nie sprawdził, nie zapytał, czegoś nie zrobił, bo no ale po prostu niektórym na tym nie zależy. Na szczęście jak niebawem, jak zacznie się już to troszeczkę na poważnie, no to wtedy zaczną się większe problemy, bo ten JODO na pewno będzie bardziej wykorzystywany. Proszę Państwa, i teraz wrócę szybko na początek. Jak czasowo? O, dużo czasu. Proszę Państwa, pamiętajmy, że audyt jest to niezależna ocena. Rozumiem czasami, że pracodawca, administrator nie chce skorzystać z jakiejś firmy wyspecjalizowanej, dlatego że jest to jakiś koszt, ma jakiegoś swojego, nazwijmy to, audytora. Czasami tego audytora wysyła na kurs audytora wewnętrznego. Kurs trwa 4 dni i ktoś, kto nigdy w życiu nie zrobił żadnego audytu, nagle jest audytorem wewnętrznym i robi audyt. Proszę Państwa, no ciężko mi sobie to wyobrazić, dlatego że po pierwsze ta ocena musi być niezależna i musi spełniać pewne wymagania i co najważniejsze, musi być wiarygodna, rzetelna i po audycie powinny być wystąpić jakieś zalecenia audytora. Ja wielokrotnie audytując otrzymuję jakieś audyty poprzednie, które były zrobione przez pracowników, którzy są zatrudnieni w środku organizacji i pytam się, że dlaczego ktoś skupił się tylko na ustawie o ochronie danych osobowych. Dzisiaj Państwo zobaczyliście, że tych aktów prawnych jest bardzo dużo. Czy tutaj mamy szkołę? Kto za szkołę jest, przyzna się? W szkole oczywiście dzisiaj ustawa o ochronie danych osobowych, KRI, SIO, prawo oświatowe, kodeks pracy, poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Więc jeżeli ktoś robi audyt w szkole, to nie robi tylko pod względem, powiedzmy, SIO, a wielokrotnie tak jest. Zresztą też ja już ileś razy troszeczkę się nabrałem, bo jakiś kierownik, ja wymieniłem część aktów, bo jeszcze pewnie by się coś tam znalazło. Natomiast proszę Państwa, wielokrotnie kierownik danej organizacji kieruje mnie, mówi tutaj jest Pani Jadzia, jeżeli jest jakaś Pani Jadzia, to przepraszam za przykład. Tutaj Pani Jadzia wszystko wie w naszej firmie. I znowu jest tak, że ciężko mi jest zrobić audyt, bo dowiem się tylko tego, co Pani Jadzia mi chce powiedzieć. Więc dosyć często muszę szukać tego w innym miejscu, innych osób i wielokrotnie, oczywiście przyznam się, zdarzały się takie sytuacje, że dopiero po jakimś czasie wyszła jakaś tam sytuacja, że była jakaś umowa, że ktoś jej nie znalazł, że nagle się znalazła. Proszę Państwa, tutaj wracając jeszcze do tej dokumentacji, bo była taka moda na kupowanie tej dokumentacji. Proszę Państwa, jeżeli już zrobicie coś takiego, że kupicie dokumentację, to podpiszcie z firmą, która wam tą dokumentację sprzedała, protokół przekazania. Bo w tych dokumentacjach wielokrotnie będą wypisane rzeczy, których u Państwa nie ma. Jak potem zwrócicie się do firmy, żeby wam ktoś poprawił tą dokumentację, a nie będzie jakiegoś tam dokumentu, że w ogóle otrzymaliście, będzie problem. Ja tutaj Państwu jeszcze szybko tylko powiem taki taką śmieszniejszą sytuację w moim życiu, to w pewnym ministerstwie już tak, to nie wiem, około, ja wiem, już 3 lata chyba było, że spotkałem się rano z panią minister. Była tam dokumentacja, tylko był taki problem, że nikt nie mógł jej znaleźć na spotkanie.
I tam się troszeczkę to kierownictwo zdenerwowało, ale nagle ktoś przybiegł z tą dokumentacją. Ta dokumentacja miała dwie ryzy papieru. I proszę Państwa, ja tą dokumentację otworzyłem i na trzeciej stronie było, przypominam to ministerstwo, że celem spółki ZOO tytułu jest, ktoś sprzedał dokumentację, nawet mu się nie chciało zmienić nazwy w środku. Ja już dalej nie patrzyłem, no bo to nie ma sensu. Tam bagatela 20, chyba 7 tysięcy ta dokumentacja kosztowała. No ale w sumie tak wielokrotnie jest. W Warszawie przynajmniej było, wielokrotnie były sprzedawane do szkół dokumentacja i tam też takie ceny chodziły od 6 do 8 tysięcy. Tutaj miałem przyjemność kiedyś takiej kontroli informatyków z GIODO i troszeczkę mieli teraz łatwiej, bo mieli taki checkboxy i sprawdzali to jest. Zastanawiam się zawsze nad tym, jak będą sprawdzać nową dokumentację. Mam nadzieję, że troszeczkę lepiej niż poprzednio, bo teraz Państwo kojarzycie, że w dokumentacji było coś takiego jak struktura baz danych i przepływ między tam różnymi bazami, prawda? I kiedyś było zapytanie z GIODO, kojarzycie Państwo aplikację SAP? GIODO zapytało, czy moglibyśmy przesłać im strukturę baz danych w SAP-ie. To ja tam odpisałem tak w skrócie, że należy zwrócić się tam do producenta, bo to jest know-how zastrzeżone i nigdy nikt tego nigdy w życiu nie udostępni. Ale różne te pytania były. Szanowni Państwo, tak jak moi przedmówcy tutaj już sygnalizowali, audyt polega na inwentaryzacji wszystkich zasobów. Też również, jeżeli szacujemy ryzyko, to też w tym ryzyku uwzględniamy zasoby. I tutaj ja wiem, że Państwo na pewno znacie kontrolę zarządczą, prawda? Ja przepracowałem kilka lat w administracji rządowej centralnej i zawsze ta kontrola zarządcza polegała na tym, że ktoś puszczał maila, wszyscy przesyłali jakieś tam kawałki, wymyślali sobie jakieś dziwne ryzyka, ktoś to scalał, nie czytał, powstawał dokument o niczym. Natomiast, Szanowni Państwo, tutaj powinniśmy to zrobić rzetelnie, dlatego że ważne jest to, że nagle okaże się, że jeżeli zrobiliśmy sobie tą inwentaryzację, to nagle gdzieś pojawiły się dane osobowe, czy pojawił się jakiś proces, o którym nikt nigdy nie wiedział, bo działo się to jakoś naturalnie. I dzisiaj, jeżeli mamy to RODO, oczywiście ja nie straszę, bo byłem też niedawno na jakimś szkoleniu, że właśnie prawnicy już o karach mówili, jakie będą, za co. Zadałem pytanie, skąd mają taką wiedzę? No niestety nikt nie odpowiedział. No, możemy sobie na razie gdybać i jakby jakieś tam sumę z księżyca wystawiać, więc nie straszę, na pewno będzie tak, że no będziemy musieli jednak to wszystko przygotować, wdrożyć, tak jak tu ktoś, pani powiedziała, żeby można iść do domu i spokojnie spać. Jeszcze tylko musimy się z informatykami porozumieć i już będziemy mieć spokój. Proszę Państwa, dzisiaj ważne jest to, że jeżeli mamy tego ABiego, czy mamy podmiot, to proszę pamiętać, że to nie tylko mamy znowu zrobić jakieś dokumenty, podpisze je prezes, dyrektor, albo i nie podpisze, bo wielokrotnie jest tak, że gdzieś tam te dokumenty podczas audytu się odnajdują, ale są stworzone, nie wiem, w 2016 roku, ale nikt do dzisiaj ich jeszcze nie podpisał. Nie ma śladu w ogóle, że te dokumenty zostały wdrożone, a pamiętajmy, że można czy uchwałą, czy zarządzeniem, czy powinniśmy ogólnie powołać ABiego. Tutaj znowu w administracji publicznej ja teraz taki napotkałem problem, że żeby zmienić strukturę organizacyjną, to regulamin organizacyjny musi iść do związków. I proces trwa kilka miesięcy.
Już nie komentuję tego. Proszę Państwa, i tutaj pamiętajmy, że na tym audycie, jeżeli byśmy ten audyt kiedyś robili, bo jesteście Państwo tutaj część pewnie ABI, tej organizacji oczywiście trzeba się nauczyć, ale na pewno trzeba rozmawiać, przeprowadzić wywiady, zebrać różne dowody, dlatego że jeżeli tak jak tutaj Pan podał z informatykami przykład, no to nie możemy przedstawić tego audytu, powiedzieć, że macie wprowadzić, nie wiem, jakieś takie zabezpieczenie. O wczoraj Pan informatyk mnie na przykład zapytał, czy mógłbym mu przesłać wszystkie akty prawne, które go dotyczą. Ja mówię, że oczywiście z miłą chęcią, natomiast no ja tutaj nie wchodzę jakby w polemikę z informatykami, bo ja nie jestem od tego, jeżeli potem jest spotkanie takie już końcowe z dyrekcją, no to wtedy w jakąś tą polemikę wchodzę. Tutaj już pominę, bo troszeczkę... I proszę Państwa, tutaj pamiętajmy, że dzisiaj ten audyt musi być zrobiony rzetelnie, musi obejmować wszystkie obszary, wszystkie dokumenty. No jest pewien taki problem, że tutaj jak koledzy mówili, że mamy jeszcze, także mamy RODO i nagle szereg. Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji był jeszcze niedawno taki komunikat, że w Polsce jest do zmiany 133 akty prawne, główne. Nie wiem, czy on zniknął, czy nie. Czyli mamy RODO i w pewnym momencie mamy pewien taki zgrzyt, bo inne akty prawne nie zostały zmienione. No ale RODO jest nadrzędne w tym przypadku i bazujemy. Natomiast osoby, ten audyt, no myślę, że powinny być wykształcone i powinny minimum mieć, jeżeli mamy tutaj szacować ryzyka, mamy wykorzystać normę 27001, to powinien to być audytor wiodący, czyli powinna to być osoba, która przede wszystkim ukończyła takie certyfikowane szkolenie, bo nie jest to szkolenie jako szkolenie, tylko certyfikowane, kończące się egzaminem i wtedy posiadamy wiedzę lepszą czy gorszą, ale wtedy mamy. I tutaj, proszę Państwa, właśnie ta tu jest z Ministerstwa Cyfryzacji, powtarzając, że mamy 133 akty prawne i wszystkie instytucje, które występują tutaj, może w ustawie o finansach publicznych i wskazane są też tam w innych, muszą powołać inspektora ochrony danych. Tutaj tylko przypomnę, bo ABI było to uprawnienie administratora, a inspektor musi być powołany. No problem tylko polega, bo też była taka informacja właśnie tutaj przez koordynatora, pana doktora Kaweckiego, że takie jest chyba zapotrzebowanie, około 100 tysięcy jest potrzebnych inspektorów ochrony danych osobowych, nie ma ich. Więc na pewno jest to taki kierunek, zawód, który będzie bardzo, bardzo duże zapotrzebowanie będzie na niego przez najbliższe kilka dobrych lat. I proszę Państwa, tutaj pamiętajmy, że audyt polega oczywiście, już to jeszcze powtórzę, na analizie dokumentów, na przeprowadzeniu wywiadów audytowych. Nie dajcie się nabrać na audyt, który będzie polegał na tym, że otrzymacie Państwo maila, 100 pytań, a potem fakturę i jakieś dwie strony opisu, wyniki audytu. Bo to Państwo za to później odpowiadacie. Nie będzie tutaj żadnej argumentacji, że wynajęliście firmę, ona Wam zrobiła, przedstawiła, nic więcej nie ma. I wracając do tej inwentaryzacji, pamiętajmy, że my, RODO nie polega na tym, trochę jak ta obecna ustawa, że my mamy mieć dokumenty, my mamy mieć cały system zarządzania bezpieczeństwem informacji. A co najważniejsze, tutaj to padło kilka razy, że możemy mieć najlepsze systemy i proszę Państwa, tak jak tutaj Pan Przemek przytoczył taki przykład ZIP-a, czyli pobieramy sobie ZIP-a,
W mailu mamy napisane, że to jest zdjęcie, a tam jest jpg.zip, pdf.zip. Ja, proszę Państwa, teraz miałem taki przypadek w jednej ze swoich korpo, gdzie pracownik ściągnął tego zipa, no bo nie da się czasami zablokować tych zipów, bo tam jednak przychodzą te faktury, ale ściągnął tego zipa na dysk sieciowy i go tam otworzył. I zablokował całą infrastrukturę serwerową. Na szczęście udało się to przełączyć na inną taką firmę, córkę. Powiem Państwu tylko tak już ostatnie zdanie, że jeżeli nie udałoby się przełączyć tych procesów, to był obrót dzienny 30 milionów euro. Tego obrotu by nie było. A uruchomiło się praktycznie na wszystkich komputerach takie okno BitLocker. Jeżeli zapłacisz 100 tysięcy euro, to prześlemy do Ciebie klucz deszyfrujący. Powiedzmy, że na tą firmę te 100 tysięcy to powiedzmy żadne pieniądze, natomiast no nikt nie będzie tutaj jakby ulegał szantażowi. Natomiast o wiele mniejsze kwoty możecie Państwo w domu, czy od Poczty Polskiej, czy też tam pewna firma kurierska, nie ona, tylko w jej imieniu ktoś przesyła linki, klikniecie, pobierzecie zipa, samo pobranie niczym nie skutkuje, natomiast jeżeli go otworzycie, to w domu tracicie wszystko. I wielokrotnie nie da się tego nic z tym zrobić. Oczywiście można zapłacić i są oczywiście różne sytuacje i opisy w internecie, że jednak jak ktoś zapłacił, to ten klucz dostał. Ale to też jest takie ryzyko, więc ja to nazywam takich w pewnym sensie uczciwych hakerów. Tylko że czemu akurat to na nas trafiło, prawda? Proszę Państwa, i tutaj pamiętajmy, że audyt to każdy proces, bo wielokrotnie skupiamy się tylko na jakimś fragmencie, na tej dokumentacji. A proszę Państwa, RODO, wracając do RODO, przecież jakaś osoba fizyczna, której te dane w jakiś sposób pozyskaliście, nie wie tak naprawdę, jak jest u Was w organizacji. Ale ona widzi Waszą stronę internetową, widzi Wasz BIP, widzi jakieś formularze, w którym wypełnia się dane, widzi newsletter, widzi jakieś druki, które czasami im dajecie do podpisu. I to od tego trzeba zacząć, bo to jest bardzo ważne. I też uważajcie, żeby przy wprowadzaniu tych klauzul, też żeby wpisać klauzulę taką, która powinna być, czyli wykorzystywała cały ten, była aktualna na pewno i też miała informacje, które w tej klauzule muszą być. Nie chcę podawać przykładów, bo mam takie klauzule, ale to też nie chcę, żebyście Państwo używali, bo to też jest dosyć dynamiczne i może się w każdej chwili zmienić. Proszę Państwa, i jeszcze tutaj sekundkę Państwa pomęczę. W celach jeszcze utrwalania. Pamiętajmy, że została RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie Ochrony Danych Osobowych, zostało zatwierdzone w roku 2016, obowiązuje w 28 krajach Unii Europejskiej. Zmienia się bardzo to, że dzisiaj jak Państwo powierzaliście dane tak zwanemu procesorowi, tutaj któryś już z kolegów mówił, że jest podmiot powierzający, to troszeczkę ten podmiot powierzający ma inne obowiązki i obowiązki i też prawa. W pewnych sytuacjach on stanie się współadministratorem, czyli jeżeli wydarzy się jakaś sytuacja, to już nie będziecie Państwo ponosić. Skargi, to tylko powiem, że teraz będzie można na terenie 28 państw złożyć skargę i ona zostanie przesłana do odpowiedniego kraju. Potem projektowanie od podstaw. Proszę Państwa, ale tutaj nie chodzi o to, że dotyczy to tylko systemów, które my budujemy, tylko dotyczy systemów, które my też mamy. My musimy też zrobić inwentaryzację tych systemów. Czy my na pewno tam zbieramy dane? Tutaj na przykładzie zakładu fryzjerskiego ostatnio mnie znajomy poprosił, żeby tam komuś zrobić audyt, a to fryzjer dla mężczyzn, który też idealny dla mnie, bo tam szczerze brody. I okazuje się, że był formularz taki do rezerwacji,
przez jakąś firmę zewnętrzną, a w tym formularzu zbierano numer PESEL. Plus imię, nazwisko, mail i adres. No i pytanie, po co? Tego nikt nie wiedział. Ta firma, która zbierała, sprzedała, też nie wiedziała po co. Więc tutaj musimy też sobie to sprawdzić. JODO zamiast ABI wiemy, tutaj skutki mamy. O, proszę Państwa, to jest taki pewien przykład, który ja teraz dostaję. Już są takie zapytania. I życzę, żeby nikt takich zapytań nie dostawał, dlatego że te dane mamy z różnych miejsc, od różnych osób. Niektórzy poinformowali, że są administratorem, dostali odpowiedź albo nie dostali. I teraz ciężko jest będzie wybrnąć, udowodnić, skąd pozyskaliście moje dane. Tutaj, proszę Państwa, jeszcze taka ważna rzecz, że pamiętacie, że teraz był wymagany rejestr zbiorów i też pojawiał się wykaz, czyli wykaz to było wszystkie zbiory, jakie mamy w instytucji, a rejestr to było to, co jakbyśmy nie mieli w skrócie ABIEGO, to zgłaszaliśmy do GIODO. Teraz mamy co? Rejestr czynności przetwarzania. Oczywiście też ten rejestr nie dotyczy wszystkich podmiotów. Tutaj, żeby już nie przedłużać, jest to ładnie na stronie GIODO opisane, kto taki rejestr powinien prowadzić, przy jakich danych, przy jakiej ilości pracowników. Więc tutaj o tym pamiętajmy, że to, żeby ktoś Państwu znowu nie przygotował dokumentów, które mają, to jest Ctrl-C, Ctrl-V, tylko zmienia się tytuł na okładce. Proszę Państwa, te kary były, oczywiście ja mówię, nie chcę straszyć, natomiast ja sobie tam podzieliłem na różne artykuły. Tutaj piątka jest, czyli naruszenie zasad, siódemka, przepraszam, naruszenie warunków zgody na przetwarzanie danych, czyli tutaj, jeżeli pobierzemy dane, a wykorzystamy ich w innym celu, możemy mieć olbrzymi problem, a dzieje się także wielokrotnie. I proszę Państwa, tak, to było, szybko pominę, bo tu już jakąś kartkę mam, że mam już nic nie mówić. Ale jeszcze chwilę, to profilowanie, muszę to powiedzieć, bo jest to bardzo ważne. Wiecie Państwo, co to profilowanie? Już wiecie. Proszę Państwa, to jest taki zautomatyzowany proces, natomiast ja sam nie wiedziałem, na jaką to już skalę jest. To jest tak, że wchodzicie na jakąś stronę i na tej stronie jest jakiś skrypt, który śledzi wasze IP, łączy z innymi stronami, szuka was w internecie, szuka na Gmailu, z Gmailem, szuka zdjęcia, szuka na Facebooku, łączy z różnymi portalami. I powiedzmy, że wchodzimy więcej pan jest, czyli wchodzimy do sklepu z butami, wchodzimy bez lokowania produktu na Onet i tam mamy reklamę tych butów. Tylko jak, drogie panie, klikniecie tam, to będzie zupełnie inna cena tych butów niż na stronie tej oryginalnej. To profilowanie tak naprawdę, nie wiem, czy Państwo wiecie, skąd się wywodzi, z linii lotniczych. Jak kupujecie dosyć często z tego samego komputera bilety lotnicze, z tego samego IP, to jak kiedyś spróbujcie, jak ktoś kupuje, iść do innej sieci na inny komputer i zamówić ten sam bilet. Będzie zupełnie inna cena, tańsza. I to samo działają wszystkie hotele na świecie, że jak z laptopa swojego rezerwujecie, to nagle okazuje się, że nie ma jakiegoś tam pokoju w jakiejś cenie, tylko są o wiele droższe. I tutaj tylko też nie umiem sobie technicznie tego wyobrazić, bo to profilowanie jest tak, że dzisiaj nikt nas nie pyta o zgodę, a RODO zakłada, że powinniśmy na to wyrazić zgodę. Widzieliście Państwo na Onecie i na WP te zgody. Szkoda tylko, że nie ma przycisku nie akceptuję. Proszę Państwa, a tak wracając jeszcze, wiecie co to cookie? Ciasteczka. To powiem Państwu statystycznie, że 95% stron w Polsce ma źle skonstruowane ciastka.
Ciasteczka polegały na tym, że zapisywane były te ciasteczka, ale mamy taki wymóg, że my mieliśmy się zgodzić na nie albo nie zgodzić. Jak się nie zgodziliśmy, to miała się zapisać strona, która tam nie przechowuje, miała się otworzyć strona, która nie przechowuje zdjęć, znaczy nie przechowuje danych tam różnych o nas, a jest tylko przycisk akceptuj. A kto nie ma Facebooka? Gratuluję. Ty to skasowałeś to. Nigdy nie miałem. Zablokował cię Facebook. Nawet wiem dlaczego. Przeszedłem na Tindera. Jak to ktoś... Proszę Państwa, a kto przeczytał regulamin na Facebooku? Ten nowy? To gratuluję, podziwiam Pana, bo tak, tam taka jest informacja, że on jakbyśmy wydrukowali go na kartkach A4 pionowo, to ma 12 metrów. Bo tam są jeszcze linki różne, prawda? Natomiast no, Facebook, tutaj już był temat poruszany, proszę Państwa, no, monitoruje, śledzi i on ma jeszcze taką właściwość, tylko do niej się nikt nie chce za bardzo przyznać, że jak macie Facebooka w jakiejś przeglądarce wiodącej i obok jakąś inną stronę, na przykład do banku czy do poczty i się logujecie, to Facebook jest w stanie przechwycić login i hasło. Ale jak to oni mówią, w ogóle tego nie robią, bo im to w ogóle nie jest potrzebne. Zbierają tylko po prostu... Szanowni Państwo, będzie gdzieś prezentacja umieszczona na stronie, będzie do Państwa jakiś tam rozesłany link, będą na stronach SIODO. Z mojej strony wszystko, dziękuję i mamy pytanie. Też mi się podoba. Że przychodząc tutaj przede wszystkim jest takie powiedzenie szerzy bez butów chodzi, przed chwilą Pan wspomniał o ciasteczkach cookies. Odwiedziłem Pana stronę, czy Państwa stronę stowarzyszenia, no i kompletnie nie ma tam wprowadzanego ani RODO, no i są źle ciasteczka cookies. No tylko Panu powiem, że no jeszcze trochę czasu mamy. Są na pewno. Musiał Pan wchodzić... Proszę Pana, to u Pana tylko na telefonie nie widać. Jaka marka? Nie wiem. Znaczy, na pewno te cookie były zrobione i powinny być. Czemu trudno? Wie Pan, na pewno te cookie są. I na pewno będą zmienione za kilka dni. Nie mówię, że kłamie, bo pilnuję tego i myślę, że Pan już był i zaakceptował, dlatego ich nie było. Właśnie, proszę Państwa, to... Jeszcze raz. To poproszę internet. Już. Właśnie... Można wejść, ale proszę Państwa, jedno. Ja powiem za klasykiem, nikt nie jest doskonały. Pan Michał ma całą rzeszę ludzi, tak jak każdy z Państwa w swojej organizacji odpowiedzialnych za kwestie informatyczne. Konstrukcja tej formuły jest zgodna z tymi przepisami, które obowiązują i my bardzo byśmy chcieli, żeby można było dostosować i pewnie będziemy do tego dążyli. Natomiast tu nie chodzi nam w czasie tej konferencji, żeby uczyć Państwa. Bo jeszcze raz podkreślam, konferencja ma zupełnie inny wymiar. Podkreślałem to na samym początku, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób do tego podchodzić. A jeśli będziecie Państwo życzyli sobie nauki, to tak jak powiedzieliśmy tutaj, szansa nauki będzie. Więc chciałbym, żeby Pan nas dobrze rozumiał, kiedy mówimy o wymiarze konferencji. To dyskusja jest. Ja jeszcze Panu odpowiem, że my nie przechwytujemy żadnych ciastek cookie po pierwsze, bo nie mamy zupełnie takiej potrzeby profilowania w żaden sposób, ale na pewno, jeżeli to jakoś technicznie musiało, ale na pewno było to na tej stronie, zaraz zobaczymy, ale może Pan mieć rację. Po prostu wie Pan. To jest kwestia strony czy urządzenia. Za mały wyświetlacz, no. Nie, dobrze, ale dziękuję oczywiście za uwagę, to zmienimy.
Natomiast no, nie do końca te cookie mają związek z ochroną danych osobowych, ale okej, uwzględnimy na pewno tą uwagę, bo faktycznie no, są różne smartfony, mają różną rozdzielczość, może technicznie faktycznie coś tam nie poszło. Cieszymy się, że Pan odwiedza naszą stronę i obiecujemy, że na pewno będzie w terminie. Mamy 8 dni. Nie, ja tylko już... różnica co do zakresu przetwarzanych przez nas informacji, jeżeli potencjalnie ktoś odwiedzi naszą stronę, a rodzaj informacji, które ładuje Pan do Alfabetu albo Facebooka jest diametralnie inna. Proszę też zwrócić uwagę na wagę tych informacji, które przetwarzamy. Bardzo się cieszę, że zdania uczonych są tak podzielone. Ja na moim też, nie lokując Samsungu, więc no... Jak urządzenia. Proszę Państwa, jedna uwaga, bo tutaj nie chodzi o tą licytację. Organem, który powinien, jak szanowny kolega podkreślił, podać, co powinno być, myślę, że jest ten urząd, który będzie w likwidacji za chwilę. To nie jest nasze zadanie. Jeszcze raz podkreślam, społeczna organizacja non-profit może się z Państwem spotkać, porozmawiać. Nie jest organizacją wytyczającą standardy zabezpieczenia, nie jest organizacją zobligowaną do tego. Tym samym, jeżeli mamy państwowe wprowadzające regulatory, powinniśmy o tym pamiętać. Więc Pana kwestia podniesiona, że my powinniśmy coś Panu tutaj zaoferować więcej niż to, co było zaoferowane, może jest skojarzeniem trochę nie... Mamy o tym rozmawiać. Zastrzegałem na samym początku naszego dzisiaj spotkania. Nie ma tu gotowców. Pan Michał to podkreślił w finale. Mamy zacząć myśleć. Mamy zacząć myśleć też o tym, czy regulator krajowy w odpowiedni sposób wykonuje to, co powinien był wykonać. A jak Państwo doskonale widzicie, tych rozwiązań na dzisiaj nie możemy się doczekać. Nie ma, są niespójne, są nawet sprzeczne, bo tak używaliśmy tutaj dzisiaj różnych pojęć. I takich pojęć jak inspektor ochrony danych i inspektor ochrony danych osobowych. A proszę Państwa, to projektodawca napisał w zdaniu pierwszym uzasadnienia do obecnego kształtu ustawy. Jak Państwo będziecie poszukiwali lub potrzebowali, zawsze mogę ten materiał przekazać. W jednym zdaniu, które brzmi rozdział dotyczy inspektorów ochrony danych, w zdaniu drugim podano, inspektor ochrony danych jest notyfikowany. Inspektorzy ochrony danych podlegają, i tutaj było inspektorzy ochrony danych osobowych, które dodawał regulator, więc ja nie wiem, czy projektodawca panował też nad tym, jakie słowa wprowadzał i jakie terminy zostały użyte. I stąd też był pewien spór przez wiele tygodni. Uznano, że takie było tłumaczenie i tak ono musi wyglądać. Ale myślę, że chyba ważniejszym od tego drobiazgu, mającego na pewno wpływ na bezpieczeństwo, jest coś, co chciałbym, żeby Państwo dostrzegali. Na stronie zaapelowaliśmy do ministerstwa słuszny czas temu o bardzo ważną kwestię, mianowicie, aby wprowadzić instytucję zastępcy inspektora ochrony danych osobowych, żeby w jednostkach organizacyjnych tak duże jak uniwersytety, wielkie szpitale, korporacje, i to złożyliśmy na ręce z dużym uzasadnieniem, można to oczywiście przeczytać. I proszę Państwa, odrzucono ten pomysł. Uznając, że jeśli nie będzie inspektora choćby przez 3 dni, to nic się nie stało. Tak mniej więcej to wybrzmiewało. I że każdy administrator może w dowolnej chwili powiedzieć, no to co Rafałek, może ty dzisiaj. To mówię do moich tych cudowniaczków, co to siedzą w tej pierwszej ławce studentów podyplomowych studiów. Jak nie będzie u mnie Michała, to mówię Rafał. Rafał, wiem, że jest specjalistą, za chwilę będzie zdawał egzaminy i pozostali Państwo też poradzi.
Nie, tu podkreślam jedną rzecz. Z tytułu... Odpowiedź? Jest. Jest oczywiście. Jest oczywiście oficjalna odpowiedź. Na stronie my tego nie musimy umieszczać, bo ta cała kwestia została w ministerstwie wrzucona. Ale o ile pan ma życzenie, to ja nie widzę powodów, żeby tego nie pokazać. I to, co jest uzasadnieniem w takim brzmieniu, ja podkreślam jedną rzecz. Nie interesuje mnie żaden aspekt polityczny. Dalece jesteśmy od tego, żeby w takie historie wchodzić. Ja podkreślam, ze względu na uzasadnienie, które było organizacyjne, bo tutaj RODO mówi, i żadna polityka, organizacyjne, opisano, że odrzuca się ten pomysł. Ja wiem, że to jest wersja, która obowiązuje, którą regulator opublikował i w tej wersji zostały wskazane wszystkie informacje w zakresie, bardzo ono jest obszerne, informuje o wielu rzeczach, informuje. Taki dokument, proszę Państwa, był i można było go pobrać zarówno w wersji projektu ustawy, jak i tego, co tu Państwo widzicie. Cała wersja była taka, łącznie z tym, co Państwu tutaj wyraziłem z nazewnictwa. Więc mnie interesuje tylko jedno, czy w ramach tego, co regulator potrafi przygotować, czy my chcemy rozmawiać, czy chcemy się licytować, bo naprawdę jako stowarzyszenie, jako ludzie, którzy zajmują się od wielu lat, w ogóle nas tematy związane z tym, kto będzie generalnym inspektorem, kto nim nie będzie, kto będzie prezesem, to nas nie interesuje. Nas interesuje sprawność posługiwania się narzędziami, jakimi są te przepisy i głównie o to nam chodzi. Żeby można było skorzystać z urlopu i kiedy 72 godziny kogoś nie będzie albo 3 dni, 4, 5, 6, to tak napisano, co nas absolutnie nie przekonywało, że każda osoba chętna, następna będzie i rękę w górę podnosi do tego, żeby mogła stać się następnym inspektorem. No proszę Państwa, to jest jakieś kuriozalne. Gdzie są podstawowe zasady? Zasady zarządzania w jednostce organizacyjnej na etapie ciągłości działania. Przecież ja tu nie wymyślam niczego, tylko czytając literaturę mamy jasny przekaz. I dlatego chcemy być głosem, tak jak szanowny kolega jeden czy koleżanka wcześniej. Nie mamy twierdzeń pozamykanych tutaj jednoznacznych. My chcemy o tym podyskutować, żeby sobie usprawnić i nikomu nie będziemy wygłaszali laudacji, ani nikogo nie będziemy degradowali nadmierną krytyką. Absolutnie nie, to nie w tym rzecz jest. A ja już chciałbym zobaczyć chętnych w paru jednostkach, jeśli pan ma tak optymistyczne podejście, bo pytałem wielu i nie ma ani jednego przypadku. Nie może wskazać, w dokumencie RODO jest zapisane, że ma być przygotowany kwalifikowany. Jasne, ale będzie to powoli się ryzykować. Tak, w taki sposób ciągle jest na pewno. Tak, na pewno. Powinien. Po analizie ryzyka, jak nie ma kwalifikacji, to dla mnie 100%, że nie wykona. Oczywiście podkreślam, że kwalifikacje staramy się przekazać i dodatkowo jeszcze nie tylko przekazać, ale ci Państwo udowadniają, że kwalifikacje posiadają po skończeniu studiów podyplomowych, jak każdy inny zawód, no bo trzeba to też wyraźnie zaakcentować. To nie jest funkcja, to jest zawód. Ja nie przeczę, że nie jest to zasada. Jestem po Pana stronie, Pan po mojej, cieszymy się bardzo. No bo właśnie o to chodzi, drodzy Państwo, żebyśmy nie unikali, bo tak słusznie Pan Michał podkreślał, Pani Natalia, Pan Przemek i pozostali, że wpadliśmy w to takie przerażenie tym RODO i nie wiadomo co z tym zrobić, jak się zaszyfrować, jaki Pentagon z tego zrobić. To wystarczy trochę pomyśleć i my sobie z tym poradzimy, bo to nie pierwszy przypadek. Ja bardziej tutaj tak sobie zapisałem, Państwo jesteście w takim dość szczególnym turystycznie i geograficznie miejscu, ale ostatnio gdzieś tam przebywałem bodaj w Krakowie i zadałem pytanie w jednym z hoteli, a gdyby taki Hiszpan zapytał, a co się z jego danymi stało, kiedy został tu zarejestrowany, tam zarejestrowany, zgłosił się tu, albo Włoch, albo Niemiec, w niemieckiej ustawie jest do 130 tysięcy euro gwarantowane, nie powyżej tego nie można. No i za chwilę ci wszyscy goście powiedzą, to niech mi się pan wyliczy, to już widzę.
sporą pracę u tych hotelarzy, spa i pozostałych innych nad tym, co się będzie działo. Mam znajomych w Kłodzku, w okolicy, prowadzą różne biznesy właśnie turystyczne i oni tak naprawdę się wielce obawiają tego, w jaki sposób będzie następowała egzekucja. Przecież jak nie wykaże zgody tej osoby, to 82 mówi, przysługuje mu odszkodowanie. Łączmy te fakty i ja się nie bardzo powiem, osobiście miałbym powody obawiać i czy to generalnego, czy to tego nowego urzędu, ja się bardziej będę obawiał jednej rzeczy, że klientów do mnie przyjdzie tylu, którzy zapytają, co koordynator krajowy powiedział w jednym z wywiadów, kosztuje 5 tysięcy, ale i tak urząd będzie to zatwierdzał na zasadzie 5-10-15. Jeżeli do naszej uczelni przyszłoby 3 tysiące osób, studentów obecnych, byłych i zaczną nas dopytywać, co się z tym stało, co się działo, jak to się działo i tyle im przysługuje, to trzeba się poważnie zastanowić, skąd my na to weźmiemy. I to jest analiza rzeczywista takiego ryzyka, nie bawimy się w jakieś tam, wiecie Państwo, widziałem i na stronie różnych organizacji jakieś propozycje, matryce i tak. Ja wierzę w to, bo sam to niejednokrotnie wykonywałem. Natomiast teraz trzeba o tym po prostu zwyczajnie pomyśleć, jakie ja mam ryzyko, kiedy moi pracownicy wiedzą lub nie wiedzą. Bo to czy ja mam ryzyko, że ja mam niewykształconego, ja nie mogę zaryzykować jako szef i powierzyć komuś działanie, na przykład jazdę tirem, a wiem, że on ma kartę rowerową, a nie ma uprawnień. To, że ma umiejętności być może czytania i pisania, ale to jeszcze nie wszystko. Mówimy o pewnym formalizmie, który musi być wykonany, więc jeżeli będziecie Państwo mieli życzenie, to ja serdecznie zapraszam na kolejną konferencję, która gdzieś tam w Polsce będzie organizowana. A tą dzisiejszą z ogromną radością będziemy pomału finalizowali. Chyba, że mają Państwo już zapytania, to bardzo proszę, proszę. Tutaj mamy do dyspozycji. Panie Przemku, ja zapraszam Pana jeszcze tutaj i Panią Natalię Porosza i przede wszystkim Panią doktor Iwonę. Ja bym chciał zapytać o to prawo do bycia zapomnianym, ponieważ też mam z tym problem. A co do systemów informatycznych, bo co do zasady powinniśmy mieć zgodność z RODO i takie systemy, taką funkcjonalność powinny zapewnić. Tych kopii, backupów, jest mnóstwo tasiemek, jakichś innych jeszcze urządzeń. I co w takim przypadku? Czy Państwo mają jakiś pomysł na to? W razie kontroli na przykład. Wie Pan, bardzo trudne pytanie, pomysł. Się mówi o chmurach, tak? Pierwsze, od czego on zaczął, to chciałbym ustalić, czy te backupy na pewno nam są potrzebne. Wszystkie. Tasiemki, czyli streamery, ciężko byłoby do nich się dostać i coś skasować z nich, prawda? Nie odpowiem Panu na to pytanie jeszcze, bo też się nad tym zastanawiam. Natomiast to może ja się włączę, Michale, pozwól na chwilę, ponieważ są na to rozwiązania i tutaj nie jest to product placement, bardziej wymienienie jako przykłady. Firmy typu IBM czy HP, czyli Hewlett-Packard Enterprise, oferują rozwiązania trochę sztuczne, bo tak naprawdę odtwarzanie 1000 tasiemek i nagrywanie, odtwarzanie tej infrastruktury, kasowanie jednego rekordu i zapisywanie, to są nieuzasadnione środki ekonomiczne i zbyt duże utrudnienie dla organizacji, bądźmy szczerzy. Natomiast rozwiązania, które oferują te firmy, o których powiedziałem, mają poboczną, nazwijmy to, bazę rekordów, które zaraz po odtworzeniu backupu muszą być usunięte. Natomiast jest to w pewnym sensie też rozwiązanie sztuczne, ponieważ chcąc usunąć dane osobowe przetwarzane w backupie, które sobie po prostu leżą na półeczkach, mam w zamian bazę danych roboczą, która zawiera te rekordy, więc nie ma tutaj złotego i idealnego środka. Natomiast techniczne próby rozwiązania tego zostały podjęte przez rynek. Może oddam Panu jeden mikrofon? Uważają Państwo w takim układzie, że ten zapis, prawo do przenoszenia danych też w aspekcie technicznym jakiś problem pewnie trochę mniejszy może, ale będzie sprawiał, ale czy ten zapis znowu w ustawie czy w rozporządzeniu będzie prawo do bycia zapomnianym i na pewno 25 maja jest bez szans, tak, żeby to spełnić. No bo będzie martwym zapisem tak naprawdę, tak? Pytanie, po jakim czasie organizacje się do tego dostosują.
No i mamy być w zgodzie z RODO, ale tak naprawdę już mamy moim zdaniem lukę, tak? Czy wie pan, tu jest taki właśnie problem, bo na pewno da się rozwiązać ten problem, tylko ten problem by kosztował. Natomiast no, ja na pewno tutaj badam to z dwóch stron, tak, że bo szukałem takich systemów i te systemy na przykład były, nie wiem, po milion. No nie, dolarów. A czy to już bez znaczenia, czy euro, prawda? I tak jak tam kierownik jednostki usłyszał, to powiedział mhm. Więc pierwsze co, to na pewno sprawdzamy, czy te wszystkie backupy, które mamy, na pewno one muszą przez taki czas być przytrzymywane. Tutaj pamiętajmy, że to też zależy od rodzaju backupu, czy to jest jakiś tam cząstkowy, czy to się nadpisuje, czy jak się nadpisuje, czy jest sens trzymać, więc to już jest bardzo dużo aspektów, ale tutaj, żeby pana pocieszyć, to myślę, że 99% firm, które robi backupy, bo z tymi backupami z mojej wiedzy wynika, że nie wszyscy te backupy robią, ale no to ma taki właśnie chłopot. No, powiedzmy, że było to 2 lata na to, ale koszt tego jest bardzo duży. Natomiast w drugą stronę ja staram się tak zrobić, żeby jeżeli jest takie zapytanie wpłynie, to żeby tutaj nie przegapić jakiejś bazy, jakiegoś wykazu w dowolnej formie, żeby nagle do tej osoby, która to zapytanie skierowała, żebyśmy jej czegoś tam nie wysłali przez przypadek, bo wtedy będziemy mieć problem. A czy ja mogę jeszcze coś dodać? Bo ja sobie tak myślę, że my do tego bardzo tak ogólnie podchodzimy. Słyszymy opcja bycia zapomnianym, ale to nie będzie dotyczyło wszystkich procesów. To będą naprawdę szczególne procesy. Wyłączeń jest całkiem sporo, więc ta inwentaryzacja procesów pomoże nam określić, które procesy rzeczywiście będą podlegały pod to prawo. Co nie zmienia faktu, że będziemy, prawda, musieli to zapewnić, tak? Absolutnie, absolutnie. Mnie to jeszcze bardziej utrudni pracę z tymi backupami, jak jeszcze będę musiał zastanowić się, czy te mogę, a te nie mogę, te muszę zostawić, więc jeszcze gorsza sytuacja. Szybkie ostatnie pytanie, ciągłość do tej tematyki. Czy państwo jakby ze swojego doświadczenia uważają, czy podmiot przetwarzający, tak, czyli ten procesor, samo oświadczenie o usunięciu danych, myślicie, że państwo wystarczy to w razie kontroli, czy jednak powinniśmy pojechać na audyt? Jako administrator, tudzież zlecić firmy zewnętrznej, pojechanie tam i skontrolowanie, czy te dane rzeczywiście zostały usunięte. Jak państwo myślą? Wie pan co, mam też taki problem wielokrotnie i jest tak, że do niektórych firm pan się nie dostanie. Nawet jak będzie pan miał, no niestety ta umowa gwarantuje, jakieś tam zabezpieczenie, oświadczenie gwarantuje. Natomiast pytanie moje inne, nawet jak pan pojedzie do tej firmy i to przy panu ktoś skasuje, to jaką ma pan pewność, że to gdzieś nie zostało? Żadnej, prawda? Więc no niestety tutaj musimy. Natomiast co ja tu robię zawsze, to w umowie jest kara. Bardzo duża w zależności od zakresu, celu tych danych. Ja wiem, że to może nic nie zmieni, jak stracimy jakiś know-how czy reputację, ale zawsze jest to, jeżeli ten procesor czy podmiot przetwarzający ma takie zapisy, troszeczkę zawsze inaczej będzie działał i reagował na te dane. Ale myślę jeszcze, że pan Przemek może dodać z punktu widzenia oświadczeń, składanych oświadczeń i odpowiedzialności z tego tytułu, bo tutaj nie chodzi tylko o techniczne dotarcie do jednostki, a bardziej o spełnienie warunków i składanie oświadczeń, więc będziemy bazowali także i na tych rozwiązaniach. Tutaj kolega, mój poprzednik, w swojej wypowiedzi wskazał właśnie, co warto uregulować w umowie, tak? Bo kary umowne, jeżeli ta kara będzie dosyć wysoka, na pewno działa to na wyobraźnię osoby, która podpisuje takie oświadczenie. I znowu tutaj wracamy. Kwestia odpowiedzialności cywilnej. Po drugie, kwestia złożenia oświadczenia nieprawdziwego i odpowiednie tutaj ramy prawne, które można użyć, jeżeli doszłoby do tego. Natomiast no, pan musi zachować należytą staranność. No, jeżeli
pan ma podmioty procesorów, no, do których ma pan znak zapytania, no to pytanie, czy nie warto jednak jechać i taki audyt, czy też swoją obecnością przy tym niszczeniu dokumentów nie być, bo tak jak powiedziałem, kwestia miarkowania kary, tak? Jeżeli pan, do pana przyjdzie jako administratora, przyjdzie kontrola z organu nadzorczego i pan wykaże, że ma pan oświadczenie, był pan też na tym audycie i stwierdzono przy panu, że skasowano te dane, no to w takim wypadku jest bardzo duża szansa, że pan się skulpuje od tej kary. A przy okazji, jeżeli będzie jeszcze oświadczenie nieprawdziwe, no to ten podmiot oprócz odpowiedzialności cywilnej także o tą odpowiedzialność karną i również odpowiedzialność administracyjną może ponieść. A jeszcze tak w kwestii, takie pytanie, czy na etapie wyboru procesora przypadkiem RODO nie nakazuje nam wybrać właśnie, takiego właśnie procesora, dalej który idąc, daje gwarancję, że ten ma pani w 100% rację, zgodzę się. Właśnie idąc dalej, co z Google, Microsoftem, no umowę powierzenia możemy coś zawnioskować oczywiście do nich, ale albo się zgadzamy, albo nie i tak naprawdę nic nie, no właśnie. Więc wie pan, ja jakieś 11 problemy... razy występowałem z prośbą o podpisanie umowy Yahoo na przykład, Google, Microsoft, bo gdzieś tam chmura jest i nagle okazuje się, że nie jesteśmy w stanie zidentyfikować, gdzie jest. Oni rzekomo piszą, że na terenie Unii Europejskiej, a wykryliśmy, że tak wcale nie jest, że jest jakiś transfer i też nie do końca chcieli się do tego przyznać. Na pewno jest to bardzo duży problem. Tak jak mamy Androida i mamy tam cały system, niebawem pewnie oni taką zrobią aplikację, że tak klikniemy, że się zgodzimy na wszystko, prawda? Zresztą oni już była informacja, że jeżeli nie klikniemy, to nie będziemy otrzymywali jakichś tam informacji, nie będziemy mieć jakichś dostępów, czyli będziemy mieć ograniczone możliwości działania, nie wiem, ze smartfona. Więc tutaj, tak jak dziś rozmawialiśmy, ONWP nie dał nam żadnej możliwości. Facebook jest tam gdzieś napisane, bo czytałem, że jeżeli do pewnego dnia nie klikniemy, to nam to konto zablokuje. Ale tylko tak napisał, zobaczymy, co z tego będzie. Tak samo tutaj z tymi wszystkimi Google Maps i tak dalej, coś, co nam się przydaje, a zarazem nas śledzi i ktoś, kto nas w ogóle nie zna, wpisze nasz numer telefonu, wpisze jakąś naszą dane, to dość, że znajdzie jakieś dane osobowe nasze, to dość, że znajdzie nasze zdjęcie, to jeszcze będzie wiedział, gdzie my danego dnia chodzimy, jesteśmy, z kim się spotykamy, bo to tak działa, prawda? Więc, ale oni na pewno już tak to opracują, że nawet nie będziemy świadomi, że klikniemy i tym razem się, tym się zgodzimy na to. Ja myślę, że minie jeszcze wiele lat, zanim on dojdzie do tych różnych procesów i różnych firm. Ale te milionowe kary właśnie, o których mowa, to są uknute właśnie pod kątem Alfabetu, Facebooka i tak dalej. No liczę, że tak się stanie, natomiast nasza mądrość będzie się przejawiała, proszę państwa, w tym racjonalnym rozważaniu przed wykonaniem dowolnej czynności. Czy mają państwo jeszcze jakieś zapytania i wątpliwości? Bardzo proszę. Dziękujemy, do zobaczenia. Pani doktor Iwona Ładysz. Proszę państwa, ja bardzo serdecznie dziękuję, bo pani Iwona reprezentuje oczywiście władze uczelni i kierownictwo wydziału, tym samym za to wszystko, co tutaj nam przygotowała, z panem Dawidem Frykiem i jego ekipą i tą klimatyzowaną, komfortową salę. I te ciasteczka i te wszystkie inne dobre rzeczy, to dzięki państwu, za co serdecznie dziękujemy. Ja jeszcze raz bardzo też dziękuję wszystkim naszym hola, członkom. Tutaj panie mają jeszcze pytanie. Pani. Dobrze, to przepraszam, dokończę frazę. Wszystkim tym, których państwo tutaj widzicie, którzy współpracowali przy opracowaniu zarówno programu, jak i wystąpień i tych materiałów, które będą do państwa dyspozycji. Na stronce możecie się państwo
dowiadywać, jak powiedziałem, paru innych rzeczy. Pani Iwonie przekażę głos, ale jeszcze póki mamy pytanie, to bardzo proszę. Tak, my mamy jeszcze jedno pytanie. Odnośnie podmiotów niepublicznych, czy też mamy obowiązek wyznaczania inspektora, czy tylko możemy, ale nie musimy? Niepubliczne, na przykład uczelnie niepubliczne. Realizujecie Państwo zadania publiczne, tym samym nie ma innej możliwości, korzystacie z grantów środków publicznych, nie ma innej opcji. Szkoły, przedszkola, żłobki, uczelnie. To jest działalność związana z charakterem publicznym. Niepubliczne podmioty realizujące zadania publiczne. A więc nie ma możliwości, żeby szkoła, DSW też jest taką szkołą. I też realizujemy to zgodnie. Także życzyć trzeba wszystkim w tym względzie racjonalności wyboru i w stosowaniu artykułu 37. Pani doktor, w imieniu uczelni proszę. Witam Państwa ponownie w imieniu władz Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych oraz władz uczelni chciałabym Państwu serdecznie podziękować za przyjęcie zaproszenia do udziału w naszym spotkaniu, a także do śledzenia strony internetowej naszej uczelni, gdyż w najbliższym czasie będziemy ponawiali tego typu spotkania, jeżeli tylko Państwo też zechcecie częściej nas odwiedzać i zasięgać się naszych ewentualnie porad. A nasz instytut jest już instytutem pełnoletnim, w tym roku 19 lat kończymy. I do tej pory zajmowaliśmy się kwestiami bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o zarządzanie bezpieczeństwem informacji, kształcimy na pierwszym, drugim stopniu, no i teraz już też w ramach studiów podyplomowych. Także zachęcam jeszcze raz do analizowania naszej strony i do udziału w spotkaniach uczelnianych. Oficjalnie dziękuję. Oby takie spotkania stały się, proszę Państwa, na tym finale odliczania w maju taką dobrą praktyką, dobrą edycją. Jak powiedziałem, skoro zaczynamy, to konferencję uważamy za zamkniętą, spotkanie zakończone. Dziękuję, do widzenia Państwu. Czekamy.